Albo słuchajcie, będą takie jajca, że ktoś pójdzie do Obi i kupi sobie na przykład lampki świąteczne za 5 dych, będzie wracał do domu, przyjdzie do nas, a u nas są po piątkę. Pójdzie szybko oddać, zwrócić, przyjdzie do nas, a my 15. Dobra, bo już zaczynamy wariować od tego mrozu. Tak na zawołanie nie chcę. No to Edytka, to musisz ty zrobić fikołka, bo obiecałem fikołka i fikołek... No nie kracz, bo fikołek ma być. Ślizgnę, to zrobię fikołka. Dobrze, przestań Mariusz tutaj gadać i dowiedzmy się, ile dzisiaj zarobiliśmy. Jaka kwota zostanie przekazana na cel charytatywny? No my już jedziemy, jesteśmy zapakowani. Już wam pokazuję, którą mamy godzinkę. Jest 15 po siódmej. No i tradycja. No i zaraz zobaczymy. Zaraz wjeżdżacie razem z nami. Najpierw zobaczymy, co tam się dzieje u nas. Czy w ogóle coś się dzieje, jak zawsze. O, Marcin jest. Elegancko. I chyba tylko Marcin. Nie, ktoś jeszcze. Nie, ktoś tam jeszcze jest. Dobra. Czyli teraz uwaga. Trzymajcie się, bo wchodzimy w zakręt. Zakręt. Tak? Uwaga. Efekty specjalne. O kurde, rzeczywiście ślisko. Myśmy weszli w zakręt jak hołowczyc. Oj, teraz krędy. Ale teraz musisz tędy, jechać chyba tędy? Na około. Dobra, tamtędy, bo już chyba ktoś jedzie. Dobra, no to co, ustawimy się i potem się włączymy. Tak jest. Hejo, hejo, już się widzimy. Dzień dobry kochani, oficjalnie. Jesteśmy na naszym placu targowym tutaj, Jar Południowy w Jastrzębiu, gdzie odbywają się jasno zrobiło. Targi staroci, tak. No i zobaczcie ten placyk. Chcemy wam pokazać właśnie tak na szybciocha, bo jest odśnieżone. Tam za nami Marcin z żoną, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I zobaczcie, gdyby nie było odśnieżone, no to coś takiego. Coś takiego. I przez coś takiego myśmy się przebijali do... Dzisiaj do garażu. Do garażu, bo odśnieżyli fajnie dróżkę obok, tak. Prawda? Tamtymi ciągniczkami czy coś takiego. I wszystko na A bok. A potem taka warstwa. Taka warstwa, no. Nasz Jeep dał radę. Mam nadzieję, że... On jest niezawodny. To będzie ciężka zima dla niego, ale mamy nadzieję, że da radę. Dobrze, kochani, to tylko tyle. Rozkładamy się, zobaczcie, co wzięliśmy. Za chwileczkę zobaczycie. No i tyle, czekamy. Nawet nie jest źle, bo no, dosyć jest ciepło, okay, jest chyba minus 7, coś takiego. Jest okej, okay, no. Wiaterku nie ma na razie, więc wszystko jest fantastico. Przede wszystkim nie sypie śnieg. Otóż to racja. I już się rozkładamy. Dobrze, kochani, my jesteśmy już rozstawieni. Robimy aktualizację, Edytka, szybciutko. Pół do dziewiątej i trzymajcie się. Kochani, to będzie naprawdę chyba jeden z najbardziej kameralnych targów staroci. oby nie. Słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda na godzinę podaną. 8.30. A jest biało, jesteśmy my, jest Marcin. Tam jest jeden kolega też. No i tutaj, czyli... A, pan z monetami jeszcze. 5 wystawców i... Może szaleństwo. Dwie osoby oglądające, także... Albo wszyscy śpią, albo tak to będzie wyglądać. Nie, no ale... mam nadzieję, że jeszcze wszyscy śpią, ale... Humory dopisują. Posta, więc... Humory dopisują, tak, przed chwileczką wrzuciliśmy posta. Jesteśmy dobrej myśli, jak zawsze. Pamiętajcie, że... Jastrzębie Zdrój... To nasz cel charytatywny. No to co, chwalimy się, co zabraliśmy? No pewnie. Edytka mówiła, żeby dzisiaj nie zabierać dużo, no i miała rację.
Chociaż... Przestraszyli się mrozu. Przyszedłem, bo kurde, tam z gościem się umówiłem, no. To był w tamtym miesiącu. Nie przyjechał. A, widzi pan. Tak to czasem jest. Z randkami. Się człowiek umawia i potem... I nie czeka się 5 minut, tylko na cały miesiąc. No, także jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo wesoło się zapowiada. My mamy humory dobre. Marcin też. Marcin, dobre humory? No, ja już się nie potrafię wysłowić, bo tak zamarzam. No to co, ale to nic. Się. Chwalimy się, tak, tym całym dobytkiem, który mamy. Odwracam kamerkę i pokazujemy. Zaraz Marcin włączy muzyczkę taką świąteczną, która mamy nadzieję też przyciągnie troszeczkę ludzi, nie? No, ale tutaj mamy też i Carrefour, Obi jest dookoła, jakieś są galerie. Dziś jest niedziela handlowa. Dziś jest niedziela handlowa, więc liczymy, że tak boczkiem ktoś może zabłądzi i przyjdzie dokładnie, do nas. Dokładnie, bo będzie szedł w dalnym kierunku do sklepu i akurat zboczy do nas. No, albo słuchajcie, będą takie jajca, że ktoś pójdzie do Obi i kupi sobie na przykład lampki świąteczne za 5 dych, będzie wracał do domu, przyjdzie do nas, a u nas są po piątkę. Pójdzie szybko oddać, zwrócić, przyjdzie do nas, a my 15. Dobra, bo już zaczynamy wariować od tego mrozu. Pokazujemy, co przynieśliśmy. Edytko, prezentuj straganik. Zapraszam. Kochani, przypominamy, cały czas, całą kwotę ze sprzedaży przeznaczamy na cel charytatywny. Jak zawsze u nas w Jastrzębiu. Tak to jest, jest nasz targ staroci, domowy tak, targ staroci. No i ostatni nasz w tym roku. Także mamy nadzieję, że coś będzie. Ja mam okay. Tutaj trochę biżuterii, stoisko. Edytka wzięła w razie czego, świecidełek. Jak braknie, dołożę. Towaru? Tak. No dobrze, zobaczymy. Wzięliśmy troszeczkę płyt. No i lecimy. Tu mamy troszeczkę droższe rzeczy, ale tylko troszeczkę, jak wiecie. Zerknijcie sobie, co tutaj mamy ciekawego. No i już przechodzimy do fantów po piątaku. Zerknijcie, co zabraliśmy tym razem. Tutaj po 3 złote dział. No i dział po złotóweczce, bananówki. Tutaj nie wykładamy tych rzeczy. Ktoś sobie może tam przeszukać. Bombki też mamy po złotóweczce. Ozdoby tutaj. Zobaczcie. Mamy nadzieję, że jeszcze ktoś coś sobie dokupi. O, czekajcie, jeszcze raz. Tak wygląda nasz straganik cały. Edytka już herbatkę. Tak. Pije. Tutaj straganik Marcina. No i tak, o. Puściutko. I straganik tutaj. Tak to wygląda. Dobrze, no to co, jemy śniadanie, nie? Dobra, zjemy śniadanie. No i czekamy na klientów. Czekamy. Ho, ho, ho. Nie wiem, czy będzie słychać. Ale dzwony biją. Dzwony biją, także no oficjalnie musimy targ staroci otworzyć. Tak jest, jest dziewiąta. Dziewiąta, także otwieramy. Ale no nie ma co otwierać. Kochani, kompletnie nic. Od tego czasu, od tej naszej wzmianki ostatniej. Coś się stało? Edytka w samochodzie się zagrzała. O. Oj, tam, no. Oj, tam. Kompletnie nic. Rozmawiamy sobie tutaj ze znajomymi właśnie. Co to będzie, jak to będzie. Czy to w ogóle będzie, co dzisiaj. Czy zostawić to wszystko i iść na zakupy. No, także, no tak jak mówimy, no jesteśmy naprawdę weseli. No, wesoło jesteśmy jest. Dobrej myśli. Jeszcze wszyscy na zakupach, tak jak myślimy. Przyjdą, będą wracać, to zobaczycie. Ale tutaj na tym parkingu, wiecie co, to są takie zaspy. Tutaj cały czas musimy pomagać komuś się wygrzebywać, bo nie może samochód przejechać. Rany Julek. Tak, plac jest fajnie odśnieżony, ale tam to jest tragedia. Ale już niedługo ma przyjść odwilż, także... Tak? No tak. Ma przyjść odwilż, bo na święta ma być na plusie podobno. Ale zobaczcie, jak te wszystkie hałdy, jak ten cały śnieg zacznie topnieć, to ja nie wiem, co będzie. Nawet nie chcę myśleć. Dobrze, no to tyle. To będzie przegadany tylko odcineczek, bo nic wielkiego wam chyba nie pokażemy. No chyba, że się ruszy. No jak się ruszy, to postawimy was na statywie, ale jeżeli tak się jest. Nie ruszy, no to wybaczcie nam. Będziemy z kilka patyczka robić aktualizację, no bo jak się nic nie dzieje, no to co zrobić, prawda? Tak jest.
Może bałwana ulepimy. Dobry. Tak zrobiono. A, ciężko było trafić, nie? Żonka się uśmiechnie. Nie, ja tam mam nowe opory. Zapraszam po nasze bombki. Zaraz przyjdę. No, bo tu wszystko pozawalane. Tak ładnie odcinie, żeby się... No, specjalnie, na targ staroci. No, Marcina robota tam, kontakty swoje. Wziął i o. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrowienia od córki. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy również. Pani kojarzy chyba. Chyba tak. No. Chyba z Niemiec. Tak, ostatnio, tak, ostatnio pozdrawialiśmy, nie? Tak, na tym. No. Chciało się panu? Chciało się panu przyjść? No chciało się, ja nikomu się chociaż nie chyba. Niewiele kuje, ale... Ale tak chociaż nie, tak się przez tak, troszeczkę. Tak, tak. No, dzisiaj kameralnie troszeczkę, no, wiadomo. Ale wszyscy chyba siedzą w Carrefourze. I wodzą. Albo w łóżkach. To prędzej. No. Wszystkie no. Inne niedziele poza trzecią. Fajnego. A, wszystko. Wszystko fajne. No właśnie, to nie? Nie wiem, no jak przyjdę, będziemy śledzać, nie? Wszystko, no. Troszeczkę taki rzeczy, dobra. A pan coś się nie wystawia? Nie? Nie, nie, nie. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Zdrowych, pogodnych. Nie wiem, trzeba ubrać kurde szybciej jechać. No. A, nie tak. Dzień dobry. Panią, coś takiego, tylko żeby był kotek? Nie. Przykro mi. Nie. Kota mamy dwa już w domu. Przykro. W domu. W domu zostały nasze dwa. No, koty. Żywe? Tak. A to u mnie żywych jest 5, a na działce 12. Pora już. No i dziennie do karmiamy. No, no. Myśmy wzięli też ze schroniska teraz kilka dni temu kotka. No, no to ja mówię, kiedyś oglądałem właśnie na Polsacie jakiś materiał, że teraz posiadanie zwierzaka to jest dobro luksusowe, bo ta karma droga... No, to na potęgę podrzucają, wiadomo, że na działkach są karmione. No. Przecież ja poznam dzikiego kota, kot przychodzi zaraz do tam się ciśnie, na kolana wskakuje, nie? No, no właśnie. I co, i nie iść mu nie dać, nie? Ja no. Nawet mam na działce dziennik włączony, żeby, no. Że jak się przyjdzie, żeby trochę do ciepełka, nie? No. No właśnie, to w serduchu kurczę mięknie, jak widzi kurczę zwierzaka, no i pewnie, że go karmi. Wczoraj 20 kg słonecznika, byłem wcześniej w Urzędzie Miasta, bo co roku dają mi dla ptaków. Dla ptaszków, no. I zachodzę, to byłem zaraz przed opadami, przed mrozem. No. I mówię, czy już mają. Tak mamy, ale jeszcze nie wolno dokarmiać, taki prikaz, bo później jest zaburzona ta cała ta, ja wiecie, nie chcę się wyrażać, ale... I za chwilę za dwa dni ten śnieg, ten mróz, ja mówię, mam was gdzieś, no kupiłem tak. 20 kg słoneczniki. Nagrać mi się, bo wcale nie jest tak mroźno. Nie jest mroźno. A tak mroźno. Malutko. Nawet no. A kurzy więcej do was wali. Tak jest. Tak jest. A na razie bez... A jak dacie potrzebiczkę? Nie trzeba, bo ja sobie to dokrócę. No. To trzy, tak? Tak. Mikołajek? Też. No każdy będzie za trzy. To będzie sześć i te też po trzy. Tak? Po trzy. Te żeby miało leć też mogą być, no. Tak samo, celestywny ostatni właśnie tak staroczny roku. Postaw na to, co istotne. Na przykład modułowe relizy dachowe. Nowa Dacia Sandero z tylko to. Tylko, o, no. Tylko to.
No i Edytka, zmieniło się coś? Nic. Zróbmy tę aktualizację, pochwalmy się. Zarobiliśmy coś już? No, parę groszy mamy. No, godzinka? Już wam mówię. Za 25.11. Za 25.11, a my mamy w portfelu ile? Za 30 zł. Z 3 dyszki zarobiliśmy. No kochanie, jest naprawdę puściutko, no puściutko. Nic kompletnie. Nic kompletnie się nie dzieje. Tańcujemy, robimy co możemy. Z Celinką rozmawiamy. Pozdrawiamy Celinkę. Łukasza też pozdrawiamy. Łukasz w pracy, no to. Niech pracuje. Celinka mówi, niech pracuje. No, także naprawdę. Ale chciałem właśnie jeszcze tylko powiedzieć, że tylko jakby słoneczko się coś tam, nie? Przebijało. Zerknijcie sobie na niebo. No i bardzo fajnie. No, fajnie, bo jest tak mroźno. Naprawdę fest. Ale nie pada, jest czyste takie powietrze i w ogóle no fantastyczne. Natomiast no kompletnie nie ma pusto. Ludzi. No. Pajacyki będziemy robić. To teraz wystarczy już tego statywu. Może na patyku coś zgramy, jak się będzie działo. To chowajcie się na razie do kieszeni, bo tak. Będzie wam zimno. Zagrzejcie się i zobaczymy się za chwilę. Zrobię wam małą aktualizację, jest 15 po 11, a chcę wam coś pokazać. Zobaczcie, jaką mamy fantastyczną pogodę. Przecudowne słoneczko świeci. Tutaj się za wiele u nas nie zmieniło. Na targu Staroci, no niestety jest dalej pusto. Frekwencja jest naprawdę bardzo słaba. Ale spróbuję tutaj przejść się. No i może tak z bliska wam coś pokażę, jak to wygląda. Popytam się, czy można. Także zapraszam. Chodźcie, zobaczycie, co tam inni mają. Jestem tutaj u sąsiada. Zaraz wam jeszcze bliżej pokażę, co tutaj sąsiad ma. Ale zobaczcie, co tutaj jest. To jest wózeczek na zakupy. Jak to pan podpowiada, na teraźniejszą inflację, czyli na malutkie zakupki w porównaniu do tych bananówek. Zobaczcie. Tyci, tyci. Jest bardzo słodki. No ale faktycznie teraz ta inflacja no robi trochę robotę. Ale my nie o tym. Odstawiamy koszyczek. I już wam pokazuję, co my tu mamy. Tutaj też ozdoby. Oj, oj, oj. I bałwanki, bombki, lampeczki. Ho, 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 trochę sprzętu. No jest różności, można sobie wyszukać coś fajnego dla siebie. Kasety, gitara. Ale to słoneczko, zobaczcie, no po prostu pogoda nas strasznie rozpieszcza. Także bardzo fajnie, cieszymy się, bo się zrobiło troszkę cieplej. To pani sama robiła? Mhm. Ręku dzieło. Super. I nie drogo. To się zbliżają święta. No ja też, my też mamy wyprzedaże, naprawdę. Takie śmieszne pieniążki. Dzisiaj tak wszystko dajemy na cel charytatywny. Także dla nas każda złotówka to i tak się liczy. Ale śliczne. No to my też na YouTube'a. Aha, no to wiem kto. To nasz znajomy, no. Taki młody z plecaku. Wiem, no, Damian, no. On tam stoi, ten no. Niebiesko czarnej koszuli. Tak, 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 tam u nas, na stoisku. A tam gdzieś w kospisie ubierają koinki? Na zewnątrz? Nie wiem.
Nic o tym nie wiem nawet. No. Także mnie. Po piątaku. Nie, nie. Wiesz, jak Marcin go podnosi? Za ten kubraczek do góry. A! Dobra, dzięki. Dobra, to jest to. Nie, to jest księgowa. A! Żona, dziękuję pięknie. Edytka tu księgową. Dobra. Proszę. To jest za ślisko. A wręcz ty masz maraton, to za ślisko. Co podać ci? To jest ślisko, podgrzewasz. Kominek. Dobra. Jest ok? No. No, no. Edytko, księgowa. Kochani, mrużymy oczy. Co się dzieje? Słoneczko fantastyczne. Cudowne słońce. Szybko się zrobiło. Tak, teraz możemy sobie stać. Naprawdę, tak się fantastycznie zrobiło. U nas troszeczkę ruchu się też zrobiło. Jest godzinka pół do... 12. Pół do 12, taka aktualizacja malutka. Za dużo nie włączamy i pewnie też część materiału będzie, jak widzicie, na takiej muzyczce, no bo tutaj mamy włączone kolędy, nie kolędy, takie tak, świąteczne. Świąteczne piosenki. Świąteczne piosenki i boimy się, żeby praw autorskich czasami, wiecie. Tak, dokładnie. Żeby nam nie usunęli filmu i w ogóle, żeby nam wgrali na udało się wgrać na kanał, film, dlatego też część będzie pewnie z podkładem muzycznym. Podkładem, no, bo tutaj naprawdę świąteczna atmosfera jest superancka. Natomiast cieszymy się, coś się ruszyło u nas. Tak to wygląda, no ale zobaczcie to przepiękne. Mruszcie oczka, uwaga. O właśnie, tak to wygląda. Piękne słoneczko, naprawdę. Jeżeli chodzi o spacerek. Super, także zapraszamy, zapraszamy wszystkich. Zapraszamy, zapraszamy. Dzieci się bawią. Dzieci się bawią. Tu mamy pupilka takiego. Zobaczcie. No cześć. Zrób fikołka, to jest taki cyrkowiec. Hejo. No zrób fikołka teraz. Teraz będziesz szedł za mną. Cały czas. No. Rób fikołka. No chodź tu, ty cyrkowcu. No. Zrób fikołka. Jakie ty fikołki robisz? Pokaż. Tak na zawołanie nie chcę. No to Edytka, to musisz ty zrobić fikołka, bo obiecałem fikołka i fikołek... No nie kracz, bo fikołek ma być. Ślizgnę, to zrobię fikołka. Ale cudnie, kochani, ale cudnie. Słoneczko, zobaczcie, tam już się... O, pan pakuje. Tutaj też. A my bawimy się. A my
bawimy, zostajemy. Jeszcze troszeczkę zostajemy. Nic ciekawego się nie dzieje. Więc... No, frekwencja no nie napisała. Tak, ale naprawdę fajnie jest, nie to teraz? Super jest, bardzo fajnie. Pogoda naprawdę nam taka ekstra jest pogoda, że naprawdę kto nam zamówił, super, dziękujemy. Tak, dziękujemy wam bardzo serdecznie za pogodę. Tak jest. Pięknie, cieplutko, super. No cóż, kochani, robimy taką małą aktualizację. Jest godzina 12. Dwie, żeby nie było. No słuchajcie, jest bardzo, bardzo pusto. My już pomalutku będziemy się zbierać, już tam marsz pomalutku zaczyna pakować. No bo to już widzę, że nikt nie przychodzi, nic się nie dzieje. Pójdziemy, tak, tam jest w torebce, no. Pójdziemy sobie do domku. Wypakujemy sobie to do garażu. No i posiedzimy troszkę może z Wiktorią. Pogramy może w coś. Zrobimy obiadek razem. Posiedzimy, pospędzamy z nią trochę czasu. No bo tak to tutaj to naprawdę już no nic się nie dzieje. Także to co nam się udało zebrać, wszystko wam pokażemy. Zrobimy podsumowanie na zakończenie. No i co no? Co tam? Ale tutaj robimy podsumowanie, nie? Tak, tutaj robimy podsumowanie. No, bo nie mamy na czym usiąść, ale... Damy radę na... Wygody zostawiliśmy w garażu, ale tutaj zrobimy podsumowanie, tak, nie? Tak, żeby tak, się tak, już... tak, no dokładnie. Ale to jak już się spakujemy na spokojnie. Oczywiście, no. Bo może jeszcze... Może jeszcze ktoś przez przyjdzie. Przypadek coś sprzedamy. Przed chwileczką właśnie też wydawałem dwójkę, bo pan kupił sobie proporczyk. O, super. Super. No, 3 złote wpadło, kolejne. Super. Także kokosów nie będzie, ale cieszymy się, że coś będzie, bo zapowiadało zawsze się parę groszy, strasznie. Dokładnie. Ale my, jak zawsze, no, optymiści jesteśmy tacy, że... Ja nie wiem. Nie wiem, skąd to się czasami z tego się można bierze. Śmiać. No właśnie. Dobra. No to do podsumowania. No, dokładnie. Nic, pakujemy się. Na razie. Maszyna spakowana, Edytka gotowa. Tak. Zerknijcie jeszcze, co się dzieje. No, ostatnia aktualizacja. O, tak zerknij. Dobra, już. Za 15 pierwsza. Za 15 pierwsza. Zobaczcie, tutaj jesteśmy my, nasz samochód. Z tyłu Marcin. Pakuje się. No i długo nic. Zobaczcie. Tutaj za nami tam jeszcze jeden pan jest. Ale też już się zbiera. No i puściutko. My zawsze z Marcinem zostajemy do samego końca. No, tak. Na placu boju zostajemy tylko my i Marcin. No dobrze, to teraz chodźcie na statyw. No cały czas jesteście na statywie, ale stabilniej, żeby było. I tak, Edytka powie wam, ile dzisiaj zarobiliśmy. Ile się udało zebrać. Ile się udało zarobić i ile przeznaczamy na cel charytatywny. Tak, ja tego jeszcze nie wiem. Nie mówiłam Mariuszowi. I dowiem się. Sama Mariuszowi nic nie mówiłam. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. W jednym czasie. To nie było kartowane. Nic tych rzeczy. Kochani, no to co? Udało. Podsumowanie. Rozpoczniemy tym, że wczoraj nie pakowaliśmy się. Dopiero stwierdziliśmy, jak zobaczymy, jaka pogoda, tak, czy sypie dokładnie. Śnieg, czy nie. Spakujemy się dzisiaj. No i nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że nam tak zasypie garaż. Kochani, po ale prostu... Ale samochód też mieliśmy zasypany. Samochód zasypany, ale to wiadomo, ale garaż był po prostu... Ten wjazd do garażu... Nie można było wjechać. Nie naszego garażu, tylko garażu, w tych, tak. Tego ciągu tak. Garażu. Był tak zasypany, był taka hałda... Po kolana śnieg. Bo ci, co przyjeżdżali właśnie tam tym traktorkiem czy coś, na bocek i tam się taka hałda zrobiła, że... Czołgiem
trzeba było wjeżdżać. No słuchajcie, no to musieliśmy odgarnąć ten śnieg, potem śnieg przy garażu. Tak. Także roboty było naprawdę, przyjechaliśmy tutaj puściutko, Udało nam się z czasem, także spokojnie. Bardzo zimno, teraz dopiero wyszło chyba tak od godzinki słoneczko, jest naprawdę bardzo przyjemnie. No ale z kolei pusto. No i cóż, no zabraliśmy, myśleliśmy, że nie tak dużo tych rzeczy, a jednak trochę tam było tego, nie? Ale no chcieliśmy zabrać no jak najwięcej, żeby jak najwięcej się sprzedało i wiecie, no my chęci mamy ogromne, ale to też nie wszystko od nas zależy, tak. Wiecie, no to też zależy też od ludzi, ludzi nie było, a jak byli, no to no nie zawsze coś im pasowało, ale mówię, no my też nie mamy pretensji, jak gdyby wiecie o to, bo już wielokrotnie powtarzałem, że sprzedać te śmietnikowe znajdy, to też naprawdę jest bardzo tak, ciężko, dokładnie. Też jest sztuka i też trzeba mieć cierpliwości trochę do tego. Cierpliwości, ale naprawdę cieszymy się z każdej sprzedanej rzeczy, tym bardziej, jeżeli chodzi o cel charytatywny. Oczywiście. Dobrze, przestań Mariusz tutaj gadać i dowiedzmy się, ile dzisiaj zarobiliśmy, jaka kwota zostanie przekazana na cel charytatywny. To chodźcie, tablica jest za nami, teraz to możecie, chodźcie tu. I okej, okay, patrzcie razem ze mną, bo ja naprawdę, oj, ślisko, ja naprawdę nie wiem, Rytka od końca zaczyna. Oczywiście. Aha, zły, czyli w złotówkach będzie waluta. Będzie. Waluta będzie w złotówkach. Tak. 8, myślę, że znak zapytania. 8 złotych mamy. Widać w ogóle na pewno. Tablicę? No myślę, że tak. 58. Uhuhu. Będzie coś jeszcze z przodu, czy tylko 58? A, no to widzi. Ale chwilu. O, Rajuśku. 158 złotych. Kochani, robiliśmy wszystko, co mogliśmy. Staraliśmy się, zachęcaliśmy, namawialiśmy, ale naprawdę była garstka ludzi. I ten wynik to jest dla nas kosmos. No, ja wiem, że dla większości z was to po prostu będzie śmiech na sali. Powiecie, rany, Julek, namarzliście się, po co, na co wszystko, i to wszystko. Tak. Kochani, zima jest ciężka dla wszystkich. Oczywiście. Wiadomo, lepiej zawsze i wygodniej siedzi w ciepłym domku, ale zimą też są potrzebujący. Też, kochani, trzeba o innych pamiętać. I to, co my tutaj widzimy, no my przynajmniej z Rytką, to dla nas naprawdę mega satysfakcja, mega szczęście, mega radość, bo ta kwota zostanie dołączona, które przez cały rok zbieraliśmy, tak, przekazywaliśmy dokładnie. Na cele charytatywne i już na live'ie 30 grudnia w o piątek. O godzinie 18 zapraszamy bardzo serdecznie. Live podsumowujący cały rok tak. aparatów właśnie na YouTubie, no i na Targach Staroci, między innymi cele charytatywne. I zobaczymy, i zobaczycie wy, ile tak naprawdę udało się z tych śmieci, z tych znajdek, tak, z tych wyrzuconych rzeczy zebrać pieniędzy i przekazać na cel charytatywny. No to jesteśmy przeszczęśliwi, naprawdę. No to tyle. Pusto było, a jednak się super uzbierało. A jeszcze, jeżeli chodzi o cel charytatywny, kochani, 158 zł. Tak jak wspominaliśmy, wszystkie te cele charytatywne, te fundacje, które daliście jako propozycje, chcemy obdarować. Tak. I 158 zł przelejemy na akcję Zupa na Głównym. Na Głównym. Zupa na Głównym. Potwierdzenie przelewu oczywiście na karcie Społeczność. Wszystko będzie wiadomo. Dziękujemy, kochani, że byliście z nami. Dziękujemy za poświęcony czas. Dziękujemy za miłe słowa. Dziękujemy za życzenia, za pogodę, bo naprawdę tak, fantastyczną, tak, pomimo mrozu, fantastyczną pogodę nam przygotowaliście, zamówiliście. Nie sypało, więc to jest dla nas radość i to jest po prostu mega fajne, że nie było opadów. Lecimy teraz do Wiktorii, zrobić jakiś obiadek, herbatka gorąca przede tak, wszystkim, dokładnie. Do garażu się wypakować, może wiadomo. Zagramy coś dzisiaj z nią, poświęcimy jej troszkę czasu. Tak, zagramy w grę, w Sherlocka, bo mieliśmy wczoraj, ale wczoraj też nie było czasu, wiecznie tego czasu nie ma. Zresztą Wiktoria też przyjechała, ale i tak troszeczkę siedzi w książkach. No tak to wygląda, niestety. Mamy nadzieję, że wasza niedziela, cały wasz weekend też był udany, ciepły, bezpieczny przede wszystkim. No,
No musicie uważać na siebie. A no chciałem wam pokazać, bo tutaj na sankach się bawią dzieci. No to jest idealna pogoda na sanki właśnie, żeby troszeczkę tak poczuć się jak dziecko, wyszaleć się, wybawić się i wrócić do ciepłego domu. Trzymajcie tego wam, się, kochani, buziaczki. Życzymy. Cieplutkiego, bezpiecznego domu. Do następnego. Pa, pa. Pa.